Kochani pielgrzymi, drogie siostry, drodzy bracia, jak od wieków również i dzisiaj przychodzicie do tego świętego miejsca, do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Możemy spojrzeć w to niezwykłe spojrzenie Matki, która patrzy na nas z cudownego obrazu, ale gdy tak dokładniej wpatrzymy się w ten obraz, zauważymy nie tylko czułe spojrzenie Matki, ale również to, że Maryja na obrazie ma odsłonięte prawe ucho. Co to oznacza? Że jest matką słuchającą. Dlatego od wieków przybywają właśnie tutaj rzesze pielgrzymów w grupach zorganizowanych, przychodzą rodzice ze swoimi dziećmi, przychodzą osoby starsze, przychodzą kapłani dziękować za kolejne swoje jubileusze, osoby życia konsekrowanego, siostry zakonne, bracia, rolnicy oraz pielgrzymi indywidualni, by tej słuchającej Matce Tuchowskiej jak co roku dziękować za to wszystko, co się udało, za życie, za zdrowie, za powodzenie, ale również by znowu tutaj mówić do jej zasłuchanego wizerunku i prosić przez nią dobrego Boga o to, co nam potrzebne, bo przychodzimy z sercem, które cały czas jest nienasycone, cały czas pragnie i potrzebuje pomocy. Chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną postać tego miejsca, ale również tej diecezji. Wielkim czcicielem i pielgrzymem tego miejsca przez wiele lat był pasterz diecezji tarnowskiej, arcybiskup Leon Wałęga, służący jej jako ordynariusz przez 32 lata. Ogrom czasu. Czasu niełatwego, przedwojennego. To on niemal co tydzień przychodził tutaj pieszo z Tarnowa do tego sanktuarium, zawierzając Matce Bożej Tuchowskiej nie tylko swoje sprawy, ale sprawy całej swojej diecezji. I tym takie było wyjątkowe wydarzenie. To koronacja cudownego wizerunku Matki Bożej Tuchowskiej w 1904 roku i zawierzenie całej diecezji oraz spraw powołań kapłańskich zakonnych. Jak sam mówił, Królowej Diecezji Tarnowskiej, Matce Bożej Tuchowskiej. I ostatnim życzeniem tego wielkiego pielgrzyma, arcybiskupa Leona, było, aby jego doczesne szczątki spoczęły obok tego cudownego wizerunku. Jego grobowiec, tak, znajduje się po zewnętrznej stronie prezbiterium tej świątyni. Arcybiskup Leon Wałęga dawał wszystkim przykład całkowitego oddania się Matce Bożej. I przykład niezwykłego pielgrzyma. Dzisiaj przychodzą tutaj uczestnicy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Dobrze wiecie, co to znaczy przemierzać te kilometry 30, 40, a czasem 20. Zawsze wychodzimy 17 sierpnia. Nie wiemy, jaka będzie pogoda, nie wiemy, czy będzie upał przez całą pielgrzymkę, czy może będzie burzowo i będziemy wchodzić do kałuży, aby sobie wymienić wodę w butach. Tego nie wiemy, ale wiemy, że zdążamy do naszej Matki, która ukazuje nam Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Władcę. Dzisiaj nie musimy zmagać się z szukaniem noclegów, z noszeniem głośników, czy z opatrywaniem naszych odcisków, które zawsze chętnie służą pomocą nasze siostry medyczne. Nie martwimy się o to, czy będzie ładna pogoda, czy nie, właśnie w podążaniu do domu Matki. Dzisiaj chcemy uwielbiać Maryję w tym sanktuarium. Sanktuarium od wieków słynącym łaskami. I tutaj chcemy przynosić własne intencje. Na pewno jest ich dużo. Chcemy też prosić o dobrą pogodę na pielgrzymkę, która się zbliża, dziękując też za ostatnią, chociaż w innym wymiarze, bo była sztafetowa. I ta pielgrzymka, która będzie również w tym roku, też taką formę przybiera. Ale dzisiaj każdy z nas przychodzi tutaj z własnym życiem, z tym, co przeżywa, z radościami, ale również z tym, co boli, z tym, co być może rozrywa nas wewnętrznie. Przychodzimy z własną grzesznością, bezradnością, nieraz z takim niepoukładanym życiem.
z którym w gruncie rzeczy chyba pozostajemy po prostu sami. Ale to nie powód do tego, aby dzisiaj się wycofać, aby zwiesić głowę, ale uświadomić sobie, że Bóg dał nam bardzo dużo możliwości do tego, abyśmy mogli pracować nad sobą, abyśmy mogli walczyć ze złem. Podczas tego odpustu duchowskiego pragniemy przybliżać pielgrzymom krok po kroku znaczenie Eucharystii, części Mszy Świętej. I dzisiejszy temat to wybrałem was, abyście szli i owoc przynosili. Czy przypominacie sobie, jak Pan Jezus mówił do apostołów, dałem wam władzę nad duchami nieczystymi, nad szatanem, nad demonem, dałem wam tę władzę. Nie powiedział apostołowie, słuchajcie, teraz znajdźcie sobie taki cichy kącik, zamknijcie drzwi, podeprzyjcie kołkiem, siedźcie tam cicho i wyznajcie swoją wiarę, módlcie się, odprawiajcie mszę świętą. Nie, on dał nam władzę. Idźcie, głoście, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Ale jak tutaj głosić, jak żyć tradycją chrześcijańską, gdzie przyszły takie dziwne czasy? Niekiedy nawet niektórzy porywają się do słów, gdzież jest Bóg? Czemu nas zostawił? To czasy, w których jednym z poważnych problemów jest kryzys rodziny. I w życiu rodzinnym, małżeńskim, myślę, nie wszystkim układa się tak, jakby chcieli. Nieraz przeróżne ciężary obowiązków po prostu przygniatają małżonków. Być może przygniatają problemy z wychowaniem dzieci, być może zdrada małżeńska, brak jedności małżeńskiej, egoizm, rozwody, które są tak ogromną plagą. A wśród młodych ludzi pojawia się pokusa życia bez zobowiązań, tak po prostu na chwilę. Wolne związki. To są trendy obce chrześcijaństwu, ale tak bardzo wdzierające się w świadomość współczesnego człowieka. I co gorsza, są przyjmowane. Nawet przez ludzi ochrzczonych, którzy sami nazywają się wierzącymi, ale mówią, wierzymy, ale nie praktykujemy. A bywa i tak, że małżonkowie muszą się przymuszać do wzajemnej pomocy. Rodzice nie mogą czasem doprosić się pomocy u swoich dzieci. Ale z drugiej strony jest tak, że rodzice nie dostrzegają ogromnych problemów swoich dzieci, bo nie mają dla nich po prostu czasu. Bo ich głowy zajęte są może pozornie ważniejszymi sprawami. Do czego to może doprowadzić? Do powolnego odchodzenia od sakramentów świętych, od tajemnicy Eucharystii, od tego, że Bóg daje się nam. Jakie tego mogą być konsekwencje dalsze? I dostrzegamy je. W ostatnim czasie może bardziej niż wcześniej ludzie dokonują aktów apostazji. Nieraz robią to z taką zaciśniętą pięścią, z wulgarnymi słowami na ustach. I coraz częściej słyszymy o profanacjach kościołów. W okresie chyba świąt wielkanocnych w okolicy Rzeszowa ktoś sobie zrobił w nocy libację w kościele. Myślę, słyszeliśmy o tym. Wódka stała na ołtarzu. Powywracane ławki, na koniec jeszcze proboszcz chciał ratować całą sytuację, jeszcze jego pobili. Zwróćmy uwagę, niektórzy domagają się zabijania dzieci nienarodzonych. My też o tym słyszymy. Czy tak żyją ludzie wolni? A może tak żyją ludzie, którzy się przyzwyczaili do swojej niewoli? Można być niewolnikiem i nosić na transparentach żądania: my chcemy wolności, my chcemy swoich praw, ale do czego tych praw? Do uświnienia się? Do grzechu? Tak sobie myślę, jak Pan Bóg może na to wszystko spokojnie patrzeć? Może też zadajecie sobie takie pytanie. Ale wydaje mi się, że Bogu tak bardzo na nas zależy, że gotowy jest do doprowadzenia do duchowej rewolucji. Chrystusowi tak bardzo zależy na swoim Kościele, by to nie było targowisko lubieżności, próżności, pogardy dla tego, co święte. I może takie oczyszczenie świątyni, którego w jakimś stopniu doświadczamy, to jest to, na co Jezus pozwala. Może chce, by nas była 1/10, bo przecież Bóg nie odbiera nikomu z nas wolności w podejmowaniu decyzji, wyboru czy działania. Nie robi tego, bo nas szanuje, szanuje naszą godność, bo stworzył nas jako ludzi rozumnych i jako ludzi wolnych. Wspomnę tutaj słowa świętej siostry Faustyny.
Mówi ona tak, że każdy z nas ma limit Bożego miłosierdzia w swoim życiu, że kiedy go wyczerpiemy, to Bóg nie ma innej możliwości, żeby nas jeszcze uratować, jak tylko ściągnąć z naszej głowy swoją rękę i skazać na to, że będzie nam źle, że będziemy gnić na własne życzenie. A wtedy może człowiek jakoś zawyje z rozpaczy, wtedy poczuje się grzesznikiem i poczuje, że ma wyschnięte wnętrzności. Może to będzie taka ostatnia szansa i ostatnie przyjście Pana Boga. Wybrałem was, abyście szli i owoc przynosili. Ale jak tutaj głosić? Jak tu żyć tradycją chrześcijańską? Jak przynosić owoce? Aby to robić, potrzebujemy pomocy. I powiem wam, choć pewnie dobrze o tym wiecie, największą pomocą, jaką dostał człowiek żyjący na tej ziemi, a dostał tę pomoc, to jest Jezus Chrystus, na którego wskazuje Matka Najświętsza. I wielu ludzi, którzy opuszczają dzisiaj Kościół, nie wie, co opuszcza i co traci, bo tak naprawdę nigdy nie poznali, czym jest wspólnota Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy świat i każdy z nas powinien skorzystać z tej pomocy, która jest już od dawna. Tylko przyjście do Jezusa Chrystusa, tylko przyjęcie Go jako Pana mojego życia da mi szczęście. I o tym mówi nam Matka Najświętsza. Pozwólcie na taki przykład, który niedawno znalazłem, napotkałem i bardzo mi się spodobał. Nasze życie nieraz przypomina piękne jezioro. Wyobraźmy sobie, śliczna, spokojna tafla błękitnego jeziora, błękitne niebo dookoła tataraki, piaszczysta plaża, taki spokój, po prostu bajkowy obraz, aż chcielibyśmy tam być. Nasze życie jest czymś tak pięknym. Tylko że jest jeden problem. Na dnie tego jeziora jest topielec, trup. I zaczyna się rozkładać. I w miarę jak się rozkłada, zaczyna wydobywać nieprzyjemny fetor. I dla nas grzechem jest właśnie to, co jest niewygodne, to, co burzy nasz święty spokój. To jest to, co wydobywa się z głębin naszego życia. I rzeczywiście można całe życie chodzić do spowiedzi, chodzić na rekolekcje, chodzić na odpustę, nawet codziennie tutaj być, aby zebrać tylko to, co jest z zewnątrz, aby zebrać ten fetor, który nam przeszkadza. By zadbać tylko o to, co jest na zewnątrz. A wewnątrz dalej jest trup, jest to, co się rozkłada i rozkłada się coraz bardziej i bardziej. I nie rozwiąże się problemu, dopóki ktoś, narażając własne życie, nie rzuci się w głębinę tego jeziora, by tam dotrzeć do dna i wydobyć stamtąd tego trupa. Właśnie to zrobił Jezus Chrystus. Chrystus, który rzucił się w głębinę naszego życia, dotarł do tego, co jest przeklęte, dotarł do tego, co jest odrzucone, do tego, czego nienawidzimy w swoim życiu, by tam dokonało się przebaczenie. I sięgając do dzisiejszej Ewangelii, Jezus Chrystus daje nam poznać się w swojej słabości. Wtedy, kiedy jest Mu ciężko, bo wydawało się, że taki silny. Przecież przypominamy sobie Ewangelię. Jego słowa zmieniały ludzkie życie, dodawały siły, dodawały wiary. Czynił cuda, przecież uzdrawiał chorych, pocieszał zmartwionych. Ludzie za Nim szli, uwielbiali Go. Ale przychodzi na Niego najtrudniejszy moment. Niesłuszne oskarżenie, wyrok, cierpienie. Jezus zostaje porzucony przez tych wszystkich, którzy Go uwielbiali i którzy za Nim szli. Przecież uczniowie uciekli. Została tylko mała garstka opłakujących i współczujących Mu ludzi. A wśród nich Jego własna matka, której serce zostało przebite. Jezus nie tylko przeżywa ból fizyczny, ale również samotność, bezradność, bezsilność, wstyd daje nam poznać się w swojej słabości. Być może ktoś z was, a myślę, że chyba wszyscy, czujemy w swoim sercu jakiś niedosyt, jakąś bezradność. Może w twojej rodzinie coś się dzieje. Może rozpada się małżeństwo twoich dzieci. Niektórzy mówią, żalą się, czy w konfesjonale, czy poza, ja nie tak wychowywałam swoje dzieci.
Dzisiaj moje serce jest rozdarte, bo już kolejny związek w życiu mojej córki. Dzieci już nie wiedzą, do kogo mówić tato. To są rzeczy, które się dzieją na naszych oczach. Ale Jezus, spotykając się z nami w swojej słabości, mówi, że to nie jest koniec i to nie jest przegrana. Za chwilę będzie zwycięstwo. Pan Jezus wybrał miejsce słabości jako spotkanie z człowiekiem, by pokazać mu perspektywę zwycięstwa. Pokonał grzech i daje nam z wysokości krzyża swoją matkę, jako matkę nas wszystkich, jako wskazującą drogę do pełni szczęścia. Na pewno wiele razy zanosiliście swoje prośby do Matki Najświętszej. Może niekiedy czuliście jakieś rozczarowanie, że o to, o co prosiliście, nie do końca się spełniło. Ale pamiętajmy o jednej ważnej prawdzie. W trosce o nasze zbawienie Maryja nie spełnia każdej naszej prośby. Oczywiście człowiek zawsze zostaje wysłuchany, ale nie zawsze dane jest nam to, o co prosimy. To tak jak każda mądra matka przecież nie da wszystkiego swoim dzieciom, bo wie, że nie wszystko im do szczęścia jest potrzebne, im pomoże. Ale czasami, ale właśnie czyni to ze względu na dobro swojego dziecka. Niekiedy ludzie obrażają się i mówią, tyle prosiłem, tyle modliłem się na różańcu, chodziłem na nowenny i nic, nie wierzę w pomoc Maryi. Tyle, że ten bunt czy żal wypływa z ogromnego niezrozumienia. Maryja przede wszystkim pragnie naszego zbawienia i zabiega o to z całej mocy. Robi wszystko, abyśmy pojęli, że celem naszego życia jest zbawienie, a nie tylko lepsze życie tutaj na ziemi, czy lepsze samopoczucie, rozwiązanie jakiejś sprawy. Czasami Bóg dopuszcza cierpienie dla naszego dobra, choć nie rozumiemy tego. Potrzebujemy czasu. Kiedy w Fatimie Łucja prosiła Maryję o uzdrowienie wielu chorych. Wiecie, co Maryja powiedziała? Przypominacie sobie te słowa? Niektórych uzdrowię, ale niektórych nie. Niech się przemieniają, niech proszą o przebaczenie grzechów. To jest najważniejsze. Ponadto pamiętajmy, że wiele razy cierpimy po prostu z własnego powodu, bo sami pogmatwaliśmy sobie życie. Kochani, tym ostatnim momentem Eucharystii, bo dzisiaj do niego dochodzimy, są słowa, idźcie w pokoju Chrystusa. To tu na ołtarzu dzieje się największy cud, jaki dokonuje się na ziemi. My składamy ręce, my zginamy kolana przed ołtarzem. Przyjmujemy Jezusa Chrystusa, ale gdybyśmy mieli pełną świadomość tego, co tutaj się dzieje, przecież wychodzimy jako żywe tabernakulum do swoich domów. Gdybyśmy mieli tego świadomość, wychodzilibyśmy stąd na kolana. To tak niezwykłe wydarzenie, które wymusza w nas, aby do naszych domów wracać jako ludzie przemienieni, jako ludzie inni. Maryja ukazuje nam tę tajemnicę i mówi, to jest centrum chrześcijaństwa, Eucharystia. I uczestnicząc w Eucharystii, ja wychodzę jako człowiek przemieniony, jako inny. I tak bardzo dzisiaj potrzeba dobrego świadectwa i dobrego przykładu kogo? Ojca i matki, którzy prowadzą swoje dzieci na niedzielną mszę świętą. Potrzeba świadectwa dobrego wychowania dzieci przez rodziców, którzy są bardzo zakorzenieni w tajemnicy chrześcijańskiej wiary. Bo jak może ktoś uczyć, jeśli sam w środku jest pusty? Potrzeba dzisiaj przykładu odpowiedzialnej postawy obrony tego, co święte, wartości chrześcijańskich, ludzkiego życia, moralności. Potrzeba ciągłej formacji sumienia. I tutaj trzeba skierować dłoń i wskazać na konfesjonał, który jest miejscem uzdrowienia. Kochani pielgrzymi tuchowscy, pielgrzymi, którzy zmierzacie co roku na Jasną Górę do Matki, to ta Matka wskazuje nam tą największą pomoc, jaką otrzymaliśmy już przed wiekami. To jest Jezus Chrystus. Niech ta dzisiejsza Eucharystia i to nasze spotkanie uświadomi nas, że w
W naszej pielgrzymce życiowej nie jesteśmy osamotnieni. Nie dość, że sami sobie towarzyszymy jako wspólnota ludzi wierzących w Kościele Chrystusowym, to jest z nami Jezus Chrystus, nasz Pan oraz Matka, którą sam nam ofiarował i podarował, aby otulała nas płaszczem swojej opieki i aby wskazywała tego, kto tu jest najważniejszy. Życzę i sobie, i wam, abyśmy rozumieli tę prawdę tajemnicy naszej wiary. Amen.